jakie ma Pani wspaniałe działania z młodzieżą, właśnie też o klimacie. I jak, no ja myślę, że jak ja bym w młodości miała nauczycielkę chemii taką, to pewnie nie bałabym się, nie uciekała z tej chemii ze strachu po prostu, tak jak to bywało. Także zapraszam bardzo do opowiedzenia, jak można tutaj pracować z uczniami. I oddaję głos. Ja jestem nauczycielką chemii i przyrody też w liceum, więc chemia raz, ale przyroda też mi umożliwiła i zachęciła do tego, żeby rozwijać tutaj tą edukację klimatyczną. Czy ona jest ważna? No to postaram się przedstawić w tej mojej krótkiej prezentacji. Nie wiem, czy ją widać, proszę mi tylko potwierdzić. Tak? Okej. Okay. W tym roku Komitet Noblowski nagrodził Nagrodą Nobla dwóch naukowców za pracę w dziedzinie klimatu. I myślę, że jest to bardzo wymowne, jak ważny jest to problem, jeżeli nauka tak niezwykle interesuje się tym zagadnieniem. Jeden z laureatów Nagrody Nobla podczas swojej noblowskiej mowy zwrócił uwagę na to, że ludzie muszą zrozumieć, że aby uniknąć czegoś, co stanie się za 20 lub 30 lat, to musimy działać już teraz. No więc nie widzę tutaj innego wyjścia, jak tylko edukowanie młodego pokolenia, a poprzez edukowanie młodego pokolenia, edukowanie też wszystkich, którzy z nimi mają kontakt, bo ja sobie zakładam, że edukuję młodych ludzi, ale ta wiedza przekazywana jest dalej i tak też staram się wszystkie działania prowadzić, żeby one miały jak najszerszy zasięg i jak najmocniej były rozpowszechniane. W ubiegłym roku European Schoolnet przeprowadził ankietę na temat zmian klimatycznych. Ona była przeprowadzona w 36 krajach i tutaj niemal wszyscy respondenci zwrócili uwagę na to, że szkoła odpowiada za edukację klimatyczną, ale też równocześnie zwrócili uwagę, że tak naprawdę podstawa programowa nie zajmuje się edukacją klimatyczną w wystarczającym zakresie. Dlaczego wobec tego tak się dzieje? Bo przecież można by się zająć tym tematem nie tylko w ramach przedmiotów ścisłych chemii, biologii czy geografii, ale przecież również wszystkie inne przedmioty doskonale się tutaj w to wpisują, by móc ten temat poruszać. A no właśnie, największy problem z nauczycielami, jak pokazały tutaj kolejne badania, około 70% respondentów opowiedziało, że brak wiedzy i szkoleń dla nauczycieli. No i to jest chyba największy tutaj problem. Trudno zmieniać w tym momencie, bo mówimy, dyskutujemy, że powinno się zmienić podstawę programową. Natomiast trudno zmieniać podstawę programową, jeśli nie pracujemy nad podniesieniem kompetencji nauczycieli, bo jeśli ja chcę prowadzić takie zajęcia, to powinnam się czuć pewnie, powinnam mieć odpowiednią wiedzę i odpowiednie kompetencje, żeby takie lekcje prowadzić. Skąd czerpię wobec tego wiedzę? Opowiem to na swoim przykładzie, ponieważ sama poszukuję różnych źródeł, sama poszukuję różnych szkoleń, włączam się w różne globalne sieci współpracy. Szczególnie z nauczycielami tych krajów, gdzie ten temat edukacji klimatycznej jest już mocniej akcentowany. No w tej chwili absolutnie dla mnie takim hitem jest podręcznik klimatyczny ABC, które zostało wydane przez Uniwersytet Warszawski w ubiegłym roku i które w bardzo przystępny sposób omawia zagadnienia klimatyczne, doskonały do wykorzystania w szkole średniej. Kolejnym dobrym źródłem, ja akurat współpracuję z Scientixem w Brukseli, więc może dlatego jest mi to tak bardzo bliskie wszystko, jest ogromna liczba szkoleń online, które Scientix przygotowuje dla nauczycieli. To są szkolenia interaktywne, które umożliwiają współpracę z innymi uczestnikami, dostarczają wiedzę, a także materiały do prowadzenia zajęć. W tym momencie na przykład trwa kurs, który dotyczy jak uczyć o zmianach klimatu. Bardzo dobrym źródłem jest też repozytorium zasobów Scientixu. Scientix to jest taka społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie i tutaj można znaleźć gotowe scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli z całego świata,
One są w różnych językach, większość oczywiście w języku angielskim, ale bardzo dużo z nich jest tłumaczona również na język polski. Można dostosować, poszukać takie scenariusze stosownie do wieku uczniów, do przedmiotu, do tematyki, którą chcemy się zajmować. To jest też niezwykle ciekawa rzecz, mianowicie to powstało w ramach projektu Climate Action Project, w którym biorę udział od kilku lat, który jest inicjowany przez fundację Take Action Global. To jest taka fundacja, która została założona przez Coena Timmersa, laureaty nagrody Teacher Global Prize i bardzo znaną aktywistkę w Stanach Zjednoczonych, Jennifer Williams, a propos profesora Uniwersytetu na Florydzie. I ta publikacja, może ją jeszcze pokażę, o właśnie, tutaj mam nadzieję, że widać teraz, co pokazuję, powstała we współpracy z edukatorami, z 20 edukatorami z całego świata. Miałam przyjemność również pracować w tym zespole i zawiera ona szereg materiałów, książek dostosowanych do różnych, dla uczniów w różnym wieku, więc można sobie tutaj wybrać coś, co będzie adekwatne dla naszych dzieciaków. Zawiera też materiały w innych językach, między innymi w tej zakładce znalazł się podręcznik klimatyczny ABC, który rekomendowałam, bo uważam, że to jest jedna z lepszych publikacji w tej chwili, którą można wykorzystać na zajęciach. Co jeszcze ciekawego, z czego można jeszcze korzystać, to jest też nowość, która powstała w tym roku, mianowicie w ramach tego projektu powstała aplikacja, której też jest inicjatorem Fundacja Take Action Global. Aplikacja, która działa zarówno na telefon z Androidem, jak i iPhone'em i ona umożliwia uczniom i nauczycielom, a także wszystkim innym podejmowanie drobnych działań i obserwowanie bezpośredniego wpływu na środowisko, czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czy również zmniejszenie zużycia plastiku. Można się też bawić fajnie tą aplikacją, ponieważ można tworzyć zespoły, na przykład międzyklasowe, czy międzyszkolne, czy też w jakimś jeszcze szerszym środowisku i organizować pewnego rodzaju współzawodnictwo, kto więcej tutaj podejmie odpowiednich działań i przyczyni się do obniżenia zawartości dwutlenku węgla. Polecam, tutaj dołączyłam, potem też udostępnię link do tej prezentacji, dołączyłam też filmik instruktażowy, co można z tą aplikacją zrobić. Ja już ją wykorzystuję w mojej pracy. Uczniowie bardzo lubią się tym bawić. No właśnie, tak jak wspomniałam na początku, tak naprawdę to nic nas nie ogranicza, bo o klimacie możemy rozmawiać na każdym przedmiocie. Kilka przykładów, bo wszystkich nie jestem w stanie tutaj omówić, ale chociaż kilka przykładów, w jaki sposób ja uczę o zmianach klimatu, czy to na zajęciach chemii, czy to na zajęciach przyrody. Większość tych zajęć, które realizuję, które dotyczą zagadnień klimatycznych, są realizowane w formie projektu. Uważam, że to jest najcenniejsza metoda. W szkole średniej doskonale się ona sprawdza. Na przykład ten projekt, który zrobiłam z uczniami, projekt Zakwaszenie oceanów. Wykorzystałam tutaj materiały dostępne na stronie NOAA, czyli Narodowego Urzędu do Spraw Badań i Oceanów i Atmosfery. To jest taki największy amerykański urząd. I uczniowie tutaj włączyłam te zagadnienia do programu nauczania chemii w liceum na poziomie rozszerzonym. Omówiłam go w dziale, który dotyczy pH, równowag i tak dalej. I uczniowie wykorzystali dostępne na stronie internetowej symulacje. Pracowali z danymi dotyczącymi. Oczywiście to wszystko się odbywa w zespołach, bo to jest projekt, więc ja tak już w bardzo dużym skrócie tylko mówię. Pracowali z danymi dotyczącymi jednego regionu, a następnie na podstawie przeprowadzonych badań w tym regionie mieli zaprojektować podobne badania, ale już w odniesieniu do innego regionu. Na zakończenie tego, kolejnym elementem tego projektu była wirtualna wycieczka do laboratorium oceanograficznego na Alasce,
I tutaj mieliśmy możliwość spotkania się z zespołem naukowców, który podzielił się z nami wynikami badań, w jaki sposób zakwaszenie oceanu wpływa na kraby, bo tym się tam zajmują. Młodzież miała możliwość zwiedzenia tego laboratorium, miała możliwość porozmawiania z naukowcami i rezultatem całego tego projektu był przygotować naukowy poster. Wcześniej otrzymał ode mnie wskazówki, co w takim naukowym posterze ma się znajdować i umieścić to na platformie Wakeletu, wspólnej platformie dla tego projektu, a dodatkowo też każdy z uczniów prowadzi swoją platformę Wakelet i tam dokumentuje też działania, które wszystkie dodatkowe działania, które poświęca, które realizuje, ponieważ jest to wszystko na jednej platformie, więc inni uczniowie mogą zerkać do siebie wzajemnie, no i uczyć się po prostu od siebie nawzajem. Świetna motywacja do tego, żeby robić coś więcej, żeby rozwijać pasję zainteresowania uczniów. Ja też tam zerkam, sprawdzam i podpowiadam uczniom, na co warto zwrócić uwagę. Kolejny fragment projektu, bo to też nie cały projekt, tylko fragment tego projektu, to projekt, w którym wykorzystaliśmy zasoby Europeana Collection. To jest największa cyfrowa biblioteka Unii Europejskiej, która udostępnia zbiory europejskich instytucji kultury i sztuki. Tutaj mamy dostęp do ponad 50 milionów różnych cyfrowych pozycji książek, muzyki, dzieł sztuki itd. I połączyliśmy to z artykułem, bardzo popularnym artykułem, opublikowanym w 2018 roku, już teraz nie pamiętam, w New York Times. Mianowicie uczniowie wykorzystali cytaty z tego artykułu i mieli do tych cytatów dobrać obrazy i na tej podstawie zilustrować zmiany klimatu. Tutaj jest platforma, która powstała z tymi obrazami. Wszystko to znowuż umieszczaliśmy tym razem na Padlecie, wszystkie te prace uczniów, tak więc możliwość zobaczenia swoich prac, ale też dzieliliśmy się tym w środowisku całej społeczności szkolnej, jak również wychodziliśmy z tym poza szkołę, żeby docierać z tymi informacjami do szerszego grona odbiorców. W tymże artykule pojawiło się szereg zdjęć obrazujących przyczyny i efekty zmian klimatu i te piękne zdjęcia wykorzystaliśmy i każdy z uczniów, każdy z zespołów miał za zadanie opisać, co tam się dzieje, przekazać informacje dotyczące przyczyn i efektów zmian klimatu. W każdym roku staram się też w jakiś sposób włączać młodzież w obchody Dnia Ziemi. Na przykład w 2019 roku, to jeszcze było przed pandemią, kiedy jeszcze wszystkie te zdalne sprawy nie były takie bardzo nam bliskie jak w tej chwili, to był bardzo duży ewenement. Wybraliśmy się Dniu Ziemi na wycieczkę do laboratorium na Florydzie. To jest największe laboratorium, w którym naukowcy mogą pracować non-stop przez 10 dni, obserwować to, co się dzieje w oceanie. I tutaj znowuż była świetna rozmowa moich uczniów, zarówno z panią, która pracuje w instytucie, jak również też możliwość rozmowy z naukowcami, którzy znajdowali się pod wodą właśnie na stacji badawczej w tym momencie. 2020 rok z kolei zastał nas w domach, bo to był ten pierwszy okres pandemii, więc wspólnie postanowiliśmy też go obchodzić. Zrobiliśmy to w ten sposób, że uczniowie z całego świata przygotowali takie deklaracje, w jaki sposób mogą zrobić, podjąć jakieś ciekawe działania, będąc w domu dla naszej planety. No, w ten sposób powstała kolekcja różnych ciekawych inicjatyw. Wśród nich bardzo dużo postów moich uczniów. No i znowuż wymiana doświadczeń, bo moi uczniowie wiedzieli, mogli zobaczyć, co proponują uczniowie z Azji, z Afryki, z Ameryki, a z kolei prace moich uczniów pojawiły się też w domach czy w szkołach w innych zakątkach świata. W 2021 roku znowuż zastała nas pandemia, więc byliśmy w domu.
I wtedy NASA zorganizowało wspaniałe obchody Dnia Ziemi. Zachęciłam uczniów do udziału w tych obchodach, a było naprawdę w czym wybierać, ponieważ było bardzo dużo ciekawych webinariów, była możliwość bezpośrednich czatów i rozmów z naukowcami pracującymi w NASA, była możliwość brania udziału w różnych grach z nagrodami, wszystko oczywiście dotyczyło to Ziemi, była wreszcie możliwość rozmowy z kosmonautami przebywającymi na stacji kosmicznej. I znowuż powstały tutaj ciekawe prace uczniów, ciekawe postery, którymi dzieliliśmy się bardzo szeroko w środowisku i lokalnym, i szerszym. I jeszcze może wspomnę o dwóch projektach, bo tych projektów była cała moc, więc wspomnę jeszcze o dwóch projektach, które realizowałam wspólnie z Take Action Global. Jeden to był projekt Take Action Project. On też nas zastał w czasie pandemii. To był pierwszy taki duży projekt, który zrobiliśmy od początku do końca wirtualnie, dzieląc się dokumentami, spotykając się na Zoomie, bo jeszcze wtedy nie było innych narzędzi. No, ogromne zaangażowanie uczniów, ale nie tylko uczniów, bo to był taki smutny okres, jak potem miałam informację zwrotną od rodziców, to poruszyło to, ten projekt poruszył również wszystkie rodziny, jakiejś takiej troszeczkę wiary im dodał w tym trudnym okresie. Taką miałam informację od rodziców. To był projekt, który trwał 6 tygodni, było zaangażowanych ponad ogromna liczba uczniów z całego świata. I między innymi moi uczniowie mieli za zadanie przygotować wynalazki, w których wykorzystaliby technologię kosmiczną. I te wynalazki miały potem być wykorzystane na Ziemi, usprawnić nam życie na Ziemi. No, powstały bardzo ciekawe prace i tymi pracami podzieliliśmy się podczas Światowego Forum uczestników projektu, kiedy to była Światowego Forum Uczestników Projektu, kiedy to moi uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich prac, uczniowie z innych krajów swoich, ale też odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, do której zostało zaproszonych kilku wybranych uczniów spośród uczestników. Wśród nich był również jeden z moich uczniów. Dyskusja zastępcą sekretarza generalnego ONZ na platformie Zoom. To było bardzo niezwykle ciekawe doświadczenie. I projekt Climate Action, w którym bierzemy udział od kilku lat. To jest projekt, gdzie pracujemy nad przyczynami, efektami zmian klimatu. Proponujemy działania, jakie możemy podjąć, aby ograniczyć te zmiany. Tym wszystkim dzielimy się na wspólnej platformie projektu, czyli znowuż jest możliwość wymiany doświadczeń. My wiemy, co się dzieje w Azji, co się dzieje w Afryce, co się dzieje na jakiejś małej wysepce na oceanie, a z kolei nasze prace docierają w te wszystkie zakątki, czyli każdy uczeń ma tak naprawdę bezpośredni dostęp do rzeczywistych informacji z całego świata. Dlaczego to jest wszystko takie ważne? Dlaczego ja tyle przykładam wagi do tej współpracy globalnej? Bo jeżeli moi uczniowie patrzą na ten świat z innej perspektywy, to naprawdę poszerzają swoje własne poglądy i ten świat nagle staje się dla nich taki bliższy, bogatszy. Zaczynają go rozumieć i dostrzegać, że jeżeli coś dzieje się na maleńkiej oceanie, to również to ich dotyczy. Z tymi wszystkimi działaniami włączamy się w każdym roku w kampanię, którą organizuje European School Network w Brukseli, w kampanii odkryć naukowych, po to, żeby też dzielić się tym, co my robimy, ale żeby też czerpać wiedzę od innych. Jak oceniają to uczniowie? Jak oceniają uczniowie te projekty? To można zobaczyć, co jest dla nich cenne. Przede wszystkim inna forma pracy, ciekawość, pogłębiają wiedzy, są zaangażowani, większa świadomość, integracja, bo pracują w zespołach, kreatywność. Każdy może pokazać się nie tylko od strony tego, czy ja potrafię napisać wzór jakiegoś związku chemicznego, ale również pokazać, jakie ma pasje, jakie ma umiejętności. Poznaje się uczniów w zupełnie inny sposób. Współpraca, praca w grupach.
to jest dla nich cenne, a ja tylko mogę się cieszyć, że takie efekty to przynosi. Jeżeli mam moment czasu, nie wiem, czy ja jeszcze mam moment czasu. No tak, może minutę. To ja fragmencik filmu pokazałabym, bo ten film wzbudził ogromne zainteresowanie wszystkich, jakie przygotowali chłopcy z jednej klas. Film promujący właśnie edukację klimatyczną. Oczywiście cele zrównoważonego rozwoju są podstawą mojej pracy, wdrażam je już od wielu lat. Być może nie będzie słychać dźwięku, jeżeli nie ustawiono tego wcześniej. Nie słychać dźwięku, tak? Nie, ale bo my będziemy, o teraz słuchać, ale będziemy też przesyłać materiały, więc wszystko będzie można odtworzyć. No to może w takim razie nie będę. Może tak, bo ja wiem, że z odtwarzaniem filmów to już jest problem. Jest spowolnienie też. Ale dobrze. Już widzę, że wygląda wykonanie jak Duna przynajmniej, albo... To film jest bardzo profesjonalnie zrobiony. Właśnie. Byłam pod wrażeniem pracy uczniów, dlatego też cieszę się tym filmem. I go wszędzie, bo tutaj widać, co potrafią sobie zrobić, jeśli tylko jesteśmy w stanie ich zainteresować i oni tym tematem też się zainteresują. Ten filmik jest na YouTubie, to możemy go wkleić też tutaj linkiem w czacie. Dobrze, to zaraz podeślę. Tak, dobrze. A poza tym właśnie napisałam też na czacie, że będziemy od wszystkich prelegentów zbierać materiały i prześlemy zarejestrowanym osobom takie pakiety pokonferencyjne i to wtedy spokojnie można z wszystkim się zapoznać, bo też tutaj słuchałam o tych wspaniałych aplikacjach i stronach, to Europeanet znam bardzo dobrze, ale innych rzeczy nie, więc też chętnie zobaczę. Bardzo dziękujemy, to są świetne przykłady. Tak czekałam właśnie, czy pani